Ja miałem i z Gorzowem w meczu w pierwszym wyścigu zaraz wypadek. Ten silnik się zatarł. Później drugi wziąłem na toru i na próbie toru mi się znowu zatarł. No i później tutaj na treningu trzeci raz mi się rozsypał, więc straszny pech. Na cztery mecze praktycznie straciłem trzy silniki. Ale już środa na treningu było dobrze. Szybkość miałem taką jak chłopaki, porównywalną. Jeden wygrywałem, raz drugi przegrywałem. Cały czas walczę i się staram, żeby jak najszybciej wrócić do składu, a dzisiaj pomagam chłopakom. Miał trochę pecha przed tym pierwszym startem, ponieważ coś stało się z jego sprzęgłem i właśnie dlatego musiał zmienić szybko przed startem motocykl na drugi. Udało się usterkę naprawić, wrócił do swojego pierwszego motocykla i ten spisuje się już tak jak trzeba. No niestety za waleczność punktów nie dają. Ciężko powiedzieć, czego zabrakło. No na pewno trochę te ścieżki źle obierałem. Słyszałem Krzysztofa, że gdzieś tam jedzie, ale no, starałem się przewidywać jego tory jazdy, ale nie do końca się to udało. No na pewno ten numer daje jakieś możliwości taktyczne, ale nie wiem, czy jestem aktualnie w takiej dyspozycji, żeby był taki duży bonus. Nie wiem, trzeba by było trenera zapytać o to. Ja myślę, że nie jest ogólnie źle, na pewno potrzebuję więcej jazdy, bo w tym sezonie nie mam młodzieżówek i to jest duże utrudnienie dla mnie jednak, więc jestem spokojny, potrzeba mi dużo więcej jazdy i na pewno będzie lepiej. Był to mój debiut, troszkę stresu i ten pierwszy bieg mi nie wyszedł ogólnie, później w miarę dobrze, później znowu taśma, pechowe dla mnie zawody, lecz myśleliśmy, że uda się wygrać ta taśma druga, nikiego niestety no, zrobiła tak, że brakło tych punktów, jak i też przez moją taśmę, więc remis. Nie mi tu oceniać, ocenił to po prostu woda rzeku. Cieszę się, że to wszystko dzisiaj zagrało i w sumie no, dla nas jakby jeden punkt jest bardzo ważny w kontekście playoffów na wyjeździe, więc kolejny punkt do naszej puli. A jeżeli chodzi o mnie, no mówię, no widać, że no cóż, trenowałem tam tutaj na tym torze w tamtym roku, nie wiem już ile tych treningów, nie potrafiłem się jakby skleić, nie potrafiłem się dopasować, przyjechałem tutaj jakby z marszu, jeden trening w Bydgoszczy wczoraj i jakoś to zagrało. No, dużo głowa, no, poradziłem sobie dzisiaj, myślę, że mogę być z siebie jakby zadowolony.